Sanki, dojeżdżamy do Warszawy, jedziemy na Wolę, a tam znajduje się hostel AIO, tak się to nazywa, i tam właśnie Zupa się dzisiaj ma zakwaterować, w hostelu AIO. Warszawa się rozrasta, jak widzicie, zakorkowana Warszawa. No jadymy dalej, już jestem bardzo blisko. Jesteśmy na Woli. Tu jest ten hotel, widzicie? Tu jest ten hostel. Muszę za 400 metrów nawrócić. Że ganz w centrum, nawet widać Pałac Kultury stamtąd. No i dotarliśmy. Piąte piętro. Parking 147 zł dodatkowo. No pokój wygląda tak. Co mamy tu? Dwóch gości zagranicznych, bo widzę, mają przejściówki. Prysznic. Łóżka piętrowe, jest telewizor, wielkie lustro, a widok z okna następujący. A w środku tu będzie podawane śniadanie, sala telewizyjna, jest i barek. Słuchajcie, ziomki, także tu są moi znajomi z pokoju, pochodzą z Kolumbii, przyjechali tutaj z Hiszpanii i poszukują pracy, jakby ktoś wiedział, to proszę o kontakt. Ziomkowie, także tu spotkałem ludzi z Kolumbii, którzy przyjechali do pracy. Co dziwne, że w sumie zaprosił ich jeden facet, ale jeszcze tej pracy nie mają, się nie odezwał, czekam już 5 dni. Zrobię tu krótki wywiad z nimi, a jeżeli wy wiecie coś, potrzebujecie pracowników, to kontaktujcie się ze mną, mam namiary na nich i będziemy w kontakcie. All I can say, this guy can be a teacher, dance teachers. Yeah, show your moves, come on. Later at the dances, we will see that later. All right. She's a good cook too. Ella. Yeah, okay. Ella. Cocina yo acá, no está viendo para trabajar, que depende, ¿no? Conocen a alguien de... para alguien lo pueda usar para trabajar o algo. Ah, claro, sí. Dice que si tiene un buen profesor. Contratar para trabajo, sí. Lo que sea. Yeah. Well, I'm going to spend a day with them, so we will see what's going on. Stay with us. Spędzę z nimi dzień, więc zostańcie ze mną. Hey ho. So I'm going to take a chance and have a small interview with them. You know, what brings them to Poland, right? How did you find out about, you know, Poland and about the possibilities of working here? They have a friend from Colombia. He know how to get a work here in Poland. That's what I tell Colombian people to fight is. And that was in Colombia. Yeah, okay. That was easy to get a job. They supposed to be easy, but. We've been here for a weekend, we don't get work yet. Right. We just waited for him to tell us. Right. Is he Colombian? He's a Colombian. Oh, yeah. Okay, and he's based in Warsaw. We are in Warsaw, by the way. Yeah, he's living here for now. He's been here for a year, I think. Oh, okay. And he's the one who brings people here to Poland to get a job. That's what. Yeah, but he brought you from Colombia all over. Well, but didn't give you a job yet? Not yet. He said he had to wait for the people who ask him for people to start to work. That's what we're waiting for. All right. Do you have like a feeling that he may not get a job for you? Now I started to think like that because he said right away when I came here, we get a job in the few days, but now we stay here for a week. The thing is we had to wait now, but we started to think like that, like, oh, what about if we don't get the job? What do I have to do? Maybe I had to go back to Colombia and invest a lot of money to come here. Yeah. That's what I worry now, but we see. All right, guys. What about Stefania? What about Stefania? Stefania doesn't speak much English, so can you translate that question for her? Sure. And, you know, what's her story? Why Poland? And. Sí, ¿cuál es su historia? ¿Qué piensa de Polonia? Bueno, ¿qué piensa Polonia? Polonia es un país que trae muchas oportunidades a los latinoamericanos por su particularidad forma, pues, de tener empresas a un nivel superior a la que hay en Colombia. Y, pues, económicamente, pues, nos beneficia de una manera gratificante. She said, Poland looks like a beautiful city, you know. And the reason she and us, we came here for the opportunity we're supposed to have to find an easy job. But we will see. All right. And how long Stefania was in Poland? ¿Hace cuánto está en Polonia usted? 5 días. 5 days.
5 days and no luck yet. How is it looking for you about the job? Is there any job there? ¿Se han buscado tu trabajo? O sea, ¿si han tenido suerte con el trabajo? Pues estamos esperando respuestas porque pues no es fácil. Hay que esperar siempre unos permisos para poder iniciar de una manera correcta. We'll be waiting for the guy to tell us what I had to do. Because it's the same guy? Yeah, the same person. Okay. Because not easy. We had to make like a papers and all that, you know, kind of stuff like we need to start it to work. Maybe we have to wait. Okay. What about you, Harold? ¿Tú qué piensas, Harold? No, yo también vengo en lo mismo de ellos. Vengo en por trabajo. También me ha gustado mucho el país, las personas, las mujeres, me han gustado mucho. Y no, nada, vengo a trabajar y pues obviamente ese país nos da las oportunidades, pero pues en el momento estamos esperando unos permisos para poder iniciar labores. He came with the same history, same thing, looking for job and we still waiting for the paper. Mm-hmm. He loved this country, beautiful country. The most he liked the beautiful ladies, beautiful, beautiful girls. He get crazy about see many, many beautiful girls. Right. And we have to wait for the guy to ask. Nothing beats Colombian ladies, come on. Dicen nada como las colombianas. They're all girls beautiful. They're Colombian, Mexican, everything. Beautiful. All right, guys, well, if you know anything about like jobs going on, you know, get in touch with me and I will hopefully can help these people out. There's a story why South Americans call, actually Americans gringo. Alberto, can you say that again? That happened a long time ago in Mexico and United States. We had a big hero in Mexico, they called Pancho Villa, okay? And he used to be on the border, Mexican border, Chihuahua, Ciudad Juarez, something like that. And he don't like to see an American come to Mexico. And he know that he don't know how to speak English, but he know that they use the uniform a green, and they call green. But he don't want those people come to Mexico. They say green, that means green, go. That means green, go back to United States. And they call, hey, green, go. And that was right. So we know why they call them gringo now. We are having a Colombian party here tonight. No, una fiesta colombiana. Alice. This Colombian soup is actually very nice. W kuchni spotykam następnego Kolumbijczyka, który mówi po polsku. Alex, jak długo jesteś już w Polsce? Nie rozumiem po polsku, słuchaj. Aha, jak długo? 9 miesięcy powiedziałeś, tak? Powiedz mi, jakie prace robisz tutaj w... Ja pracuję osobis Ameryka Łaciński, a Polan. Tak. Ale co robisz? Na budowach, construction? Tak. Sobota, niedziela nie pracuję i osobis agencji, tak? Ja osobis agencja, tak. Powiedz mi, czemu akurat Polska? Polska, bo lubisz bardzo lubisz Polska, mieszka Warszawa, bardzo lubisz, tak, bardzo. Aha, i mówisz, zwiedziłeś już całą Polskę, a na przykład dzisiaj, nie ma pracy dzisiaj? Tak, nie ma pracy dzisiaj, tak, osobis, work do domu, tak. Aha. A mieszkasz w Warszawie czy w hostelach? Tak, trochę Warszawy, tak. Trochę tu, trochę tam. Tak. Dobrze, dziękuję ci za wywiad i życzę ci wszystkiego najlepszego. Okej, dziękuję bardzo. Ziomki, jestem nazot w pokoju i zostawiłem moich Kolumbijczyków na dole. Oni tutaj są na dole przy recepcji, czekają, czy dostaną robotę, czy nie dostaną roboty. No, ciężka sytuacja, staram się im pomóc jak mogę. Idziemy na tą noc salsy. No, na pewno muszę z nimi iść. Słuchajcie, ja widziałem, jak oni się ruszają. Coś niewyobrażalnego, dlatego idę z nimi dzisiaj do Bar Bazar, zobaczyć, co tam się dzieje. A chciałem wam tylko powiedzieć jedną rzecz. Eduardo,
Sir Alberto znalazł jabłko tutaj i się mnie pyta, czy można tu podnosić jabłka i jeść jabłka, bo mówi, w Kolumbii jabłka są tylko dla bogaczy. Na Mazowszu jabłek jest naprawdę po nos, także powiedziałem mu, że sam przywiozłem jabłka z Mazowsza, tam z koncertu, dałem mu jabłko, był bardzo szczęśliwy, że jabłka są tu tanie. Przed pójściem na ten koncert salsy jadę do Królewskich Łazienek, także zostańcie ze mną i zobaczcie miejsce, gdzie odbywają się coroczne koncerty Chopina. Najlepsi gracze muzyki Chopina się tam zbierają i wyłaniają wśród nich najlepszego. Także zapraszam Was jeszcze do Łazienek Królewskich. Vloger Zupa. Brrr. Oto ambasada Francji. Tam mamy trójkę. Najważniejsze polskie radio. Yo cobrado for the result, nothing to discuss, cause I take my fault, I'm without any doubt. Mamma mia, be a doubt, I no go feed the girl, I no go feed the girl, you salt. I'm a mind as you get dark, I put my life into my job, and I know I'm in trouble. She manipulate my love. When them kills over my, I dey try to buy moto or Toyota Corolla. My feelings been dey swing like Django Loba. Feelings been dey swing like Django Loba. Now you crash your Ferrari for Lady Bona. Now some more till we make with a pin all over. My feelings did dey swing like Django Loba. Feelings did dey swing like Timbani Kachuru Achuru. I'm a white dog in Fendi suit. Why you say I did nothing for you? And if I do anything you want me to do, Timbani Kachuru Achuru. I'm a white dog in Fendi suit. Why you say I did nothing for you? And if I do anything you want me to do. Ziomki, zawsze chciałem się nauczyć salsy i dzisiaj native z Kolumbii będą mnie uczyć, także zostańcie z nami. Mogę wziąć? Fajnie, dziękuję. Eso que rico, sabroso. Toilet in Bazar Bar. Lata, powiedz mi, co spowodowało twoją bezdomność? Alkoholizm. Alkoholizm. Jak to się zaczęło? Jak się zaczęło? Powiem ci szczerze, miałem firmę. Powiedz mi, Stasiu, co spowodowało twoją bezdomność? Moja bezdomność spowodowało to, że rodzice zmarli. Najpierw żona mi zmarła. Zaczniemy od początku. Także Pyrsk Ludkowie, jesteśmy tutaj z Waldim, który na ulicach Warszawy już jest jak długo? Ponad 4 lata. 4 lata. Jesteśmy tutaj z warszawskim panem Tadeuszem Bisem, który dołączył do grona bezdomnych kiedy? Kiedy? 2 lata po śmierci papieża. I zaznaczam, że będzie sensacja na skalę światową. Rok życia, rok Nagrody Nobla. Piszę, potem ukradną i wszystko idzie na marne. Znowu teraz pisałem, znowu mnie ostatnio okradli na początku czerwca. I teraz tak piszę bez ładu, bez składu. Jesteśmy tutaj z Jarkiem, który zbiera puszki na ulicach Warszawy. Jarek jest bezdomnym. Jak to się stało, że stałeś się bezdomnym?
Przestałem komorne płacić, bo najważniejsza była dorzałka. Robota się poszła walić, dostałem eksmisję. No i tak już od 5 lat się bujam. Ale... Tamten zaczął go tłuc, ja go tłukę, a tamten mu po głowie zaczął skakać. Dobra, posłuchaj. No, koleś umarł. Byłem. Powiedz mi, czy ty strzelałeś do ludzi? Tak. A czy ty zabiłeś tam... Jak... 64 osoby. 64 osoby zabiłeś w Bośni? Tak. W czasie wojny w Jugosławii. I zastrzeliłem się w głowie. Słuchaj, ty jesteś...